Cześć. W dzisiejszym materiale wracamy do naszego Bernarda GS434. Dzisiejszy materiał powinienem rozpocząć sformułowaniem: koła były złe, tory były złe, w zasadzie wszystko było złe. I tak można rozpocząć ten odcinek, bo prawdę mówiąc, w tym gramofonie ilość rzeczy, która jest bądź była zła, jest bardzo duża, ale zacznijmy od wstępu. Tytułem wstępu dwa słowa dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego i poprzednich materiałów. W gramofonie została zrobiona elektronika, czyli wymienione kondensatory elektrolityczne. Jeden największy filtrujący został sprawdzony, zmierzony, jest ok. Wymieniłem pastę pod diodą, która jest w stabilizatorze. Pewne elementy zostały wymyte, wyczyszczone, przełączniki były wyczyszczone, był niekontakt na żarówce od automatyki, tak ją nazwijmy. Wyczyściłem tą żarówkę, wyczyściłem neonówkę, jak również wykonałem pewne czynności mechaniczne, czyli talerzyk napędowy, jego oś została wyczyszczona, odtłuszczona, nasmarowana olejem wazelinowym mineralnym, a gniazdo podkładki oporowej zostało uzupełnione, oczywiście smarem Gris 22. Podobnie panewki Well łożyska ze spieku też zostały delikatnie nasączone olejem wazelinowym, czyli tym, który widzicie tam po waszej prawej stronie. Jest to olej do tak zwanych maszyn do szycia. Jaki jest tego efekt? Zobaczcie, delikatnie puszczony w ruch talerzyk kręci się bez żadnych oporów. Po wykonaniu tych czynności przyszła kolej na kalibrację i ustawienia ramienia, jak i naszej wkładki. Zrobimy szybką zmianę kadru. Chciałbym wam pokazać, jak to wszystko wyglądało na zdjęciach. Pierwsza rzecz, na zdjęciu widzimy siłę nacisku wkładki MF100, a raczej igły, która jest zamontowana we wkładce. Producent deklaruje 2 gramy. Jak widzicie, ustawione było 2,36. Kolejne zdjęcie, czyli tak zwany azymut. Jak możecie zauważyć, to co w poprzednim materiale wam mówiłem, miałem wrażenie, że wkładka nie jest w płaszczyźnie pionowej, idealnie ustawiona, jak to woli, poziomej. Generalnie chodzi o to, aby pomiędzy płytą a wkładką naszą, w zasadzie igłą, no ale nie ma tego jak zmierzyć, powinien być idealny kąt 90 stopni. Jak możecie zauważyć, jego nie było. Przechodzimy do kolejnego zdjęcia. Chodź. Niestety nie mam tutaj podkładki pod mysz. To, co tutaj możecie zauważyć, to jest oczywiście regulacja styczności, kąt prowadzenia. Jak możecie zauważyć, niestety do ideału tutaj sporo brakowało. Tu było zdjęcie na końcu szablonu, tutaj na początku. Jak widać, niestety nasza wkładka nie była ustawiona równolegle. Zobaczmy, czy jeszcze coś ze zdjęć. W zasadzie to już wszystko. Teraz tak, jeśli chodzi o tak zwany antyscatting, również był źle ustawiony. Był ustawiony na około, powiedzmy, 1 gram. Teoretycznie wstępnie przyjmuje się, że antyscatting mniej więcej wstępnie można ustawić na poziomie równym sile nacisku igły, czyli około mniej więcej 2 gramów.
Po wykonaniu tych wszystkich czynności uświadomiłem sobie, że kolejna rzecz, którą warto sprawdzić, zanim założę jakąkolwiek płytę testową, to jest sprawdzenie stanu igły. Pamiętacie, w poprzednim materiale opowiadałem Wam o tym, iż warto by było mieć kilka płyt testowych. Jedną taką, którą można by, powiedzmy, uznać za płytę wstępną, której nie byłoby żal uszkodzić. Zatem pokażę Wam, jak powinna wyglądać igła, a raczej jej szlif, i za chwilę pokażę Wam, jak wygląda igła, która była, no i wciąż jest, zainstalowana w tym gramofonie. Dla przykładu jedna ze stron. Jakie mamy typy szlifów igieł gramofonowych? Generalnie sferyczny, eliptyczny, liniowy. Nie będę Wam czytał tego wszystkiego, co tutaj jest napisane. Chodzi o to, żeby na szybko Wam pokazać. Bardzo fajny artykuł. W tym artykule są opisane wady i zalety, nazwijmy to, poszczególnych rodzajów szlifów, co oczywiście przekłada się na igły i wkładki. Są tutaj wady i zalety. Zasadniczo nie będę, tak jak wspomniałem, na tym etapie jeszcze się tutaj doktoryzował. Przelecimy tylko tak na szybko. Możecie sobie spisać ten adres, jeśli komuś zależy. Natomiast najważniejsze jest to, co chciałbym tutaj Wam pokazać, a mianowicie rzeczywiste zdjęcia naszych igieł. Będę się zatrzymywał co chwilę, żebyście mogli sobie popatrzeć. Głównie skupiamy się na rzeczywistych zdjęciach rzeczywistych igieł, tak żebyście mogli pewne rzeczy sobie zapamiętać, jak wyglądają w dużym powiększeniu końcówki igieł gramofonowych. No i myślę, że tutaj nie ma co więcej się doktoryzować. Mam nadzieję, że zapamiętaliście. A teraz przejdziemy do naszej konkretnej igły, która jest zainstalowana w tym gramofonie. W tym celu oczywiście zmienimy kadr. Pamiętacie, kiedyś pokazywałem Wam ten mikroskop, robiłem jego recenzję i wszyscy ci, którzy ją oglądali, mogli odnieść wrażenie, iż jestem zachwycony tym mikroskopem. Jak dobrze wiecie, posiadam również stereoskopowy mikrofon. Boże kochany, mikroskop, mam nadzieję, że nie pomyliłem się przed chwilą. Czyli mówiąc krótko, mam dwa mikroskopy. Jeden optyczny z kamerą, który też Wam kiedyś pokazywałem. Drugi to jest ten mikroskop Andon Stara. Pamiętacie, że byłem bardzo, bardzo zadowolony z tego mikroskopu i po raz kolejny możecie zobaczyć, że ten mój zachwyt jest poparty konkretnym, kolejnym jego zastosowaniem. Mikroskop cyfrowy, mikroskop optyczny, ten mój jest duży, ciężki, nieporęczny, stoi sobie, bo sobie stoi. Natomiast opowiadałem Wam, że zaletą właśnie takiego przenośnego, lekkiego mikroskopu cyfrowego jest to, że można go bardzo szybko wydobyć z tak zwanej szuflady, włączyć, szast prast, i zrobić to, co trzeba zrobić. Oczywiście do pracy lepszym jest mikroskop optyczny, natomiast oczywiście pod cyfrowym mikroskopem również możemy pracować, nie jest to jakiś problem, ale trzeba się do tego przyzwyczaić. Zatem, jak możecie zauważyć, szybkie wyjęcie mikroskopu i ujawniło nam brutalną prawdę. Mam nadzieję, że będziecie widzieć to ostro. Może troszkę to powiększymy, przesuniemy trochę. Już wybaczcie, nie nagrywam bezpośrednio z Andon Stara, ale możecie zauważyć, że bardzo ładnie widać, iż czegoś nam w tej igle brakuje, co dowodzi
temu wszystkiemu, o czym Wam mówiłem w poprzednich materiałach, jeśli chodzi o mój amatorski sposób postępowania z gramofonem, którego stan nie jest do końca znany. Mówiąc krótko i powtarzając się być może, doprowadzenie do dobrego stanu elektroniki, doprowadzenie do dobrego stanu mechaniki, podstawowe regulacje ramienia, wkładki, sprawdzenie igły gramofonowej i dopiero później można ewentualnie zainstalować pierwszą, czyli tej gorszej jakości płytę kalibracyjno-regulacyjną i dopiero jak to się mówi, dopieścimy, doliżemy wszystko, to można ewentualnie użyć jakiejś bardzo dobrej jakości płyty testowo-regulacyjno-kalibracyjnej. No i już wtedy ostateczne testy i ewentualne doregulowanie. Jak możecie zauważyć, trudno to nazwać igłą. Jest to po prostu dramat i przyznam się Wam szczerze, że ja na szczęście tego gramofonu jakby nie używałem z żadną dobrą płytą. Została położona jakaś, nazwijmy to, bardzo dziadowska płyta, tak żeby można było ustawić pewne parametry, korzystając z takiego szablonu, który jak się okazuje jednak nie był dobrym pomysłem, jeśli chodzi o jego funkcjonalność, ale to zmienimy kadr. Ok, zmieniliśmy kadr. Słuchajcie, dawno, dawno temu zakupiłem sobie taki oto zestaw do ustawiania pewnych parametrów, nazwijmy to, igły gramofonowej. Wówczas jeszcze, nie mając żadnego doświadczenia, a dzisiaj już mając chociaż odrobinę tego doświadczenia w postaci pierwszego gramofonu, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ma on pewne wady. Brakuje mi po prostu pewnych przedłużonych linii, które pozwoliłyby mi na lepsze używanie tego, powiedzmy, szablonu, który jest kilkufunkcyjny. Oczywiście można w sieci znaleźć chociażby takie bardzo proste szablony. Sprawdźmy z ciekawości, czy będzie nam się to, co zostało tutaj przez kogoś wymyślone, pokrywało z tym, co jest na tym plastikowym szablonie. No i można powiedzieć, że z dokładnością do, powiedzmy, mniej więcej 1 mm prawie że to się pokrywa. Ciężko będzie Wam tu pokazać, ale na przykład co mi się nie podoba, powiedzmy, w tym szablonie, to jest to, że czarne pole tutaj zadrukowane troszkę pokrywa się z punkcikiem, na którym powinniśmy postawić igłę. Nie jest to bardzo jasno zaznaczone i mogę powiedzieć, że no, mi się osobiście to nie do końca podoba. Jeśli spojrzycie na ten szablon, to oczywiście tu mamy idealne te nasze punkty, na których stawiamy naszą igłę, wyraźnie zaznaczone. Reasumując, wypadałoby, żeby ten szablon miał po wydłużone linie, w zasadzie to oczywiście tu mamy rysunek wkładki, gdyby tutaj te linie były do końca, plus jeszcze gdzieś tutaj przynajmniej jakaś jedna z linii bądź dwie, to zdecydowanie by to było bardziej funkcjonalne, co oczywiście nie znaczy, że przy pomocy tego zestawu nie można ustawić parametrów naszej, nazwijmy to, igły i wkładki. Co jeszcze tu było złe? No tak naprawdę wszystkie parametry, które gdzieś tam wydrukowałem sobie jako taką prostą instrukcję obsługi i to, co powinno zostać ustawione, no to w tym gramofonie tak naprawdę nie domagało. Czyli
Nie sprawdzałem jeszcze tak naprawdę, czy kolory są dobrze przewodów podpięte do naszej wkładki, ale to dopiero zrobię kiedyś później. Czyli nacisk igły, anti-scatting, wysokości ramienia niestety tutaj chyba nie da się wyregulować, więc tego nie sprawdzałem. Regulacja styczności, kąt prowadzenia również były złe. No i oczywiście azymut jako taki również. Tak więc podsumowanie. Bardzo się cieszę, że w poprzednim materiale i nie tylko opowiadałem Wam o moim toku rozumowania osoby, która do tej pory nie miała od strony technicznej styku z gramofonami. Gdzieś tam próbowałem sobie tylko odsłuchiwać jakieś płyty na tym moim prostszym GS461, który okazuje się, że ma tak zwane chyba proste ramię i zupełnie inny rodzaj wkładki. W związku z tym nie mogłem Wam pod mikroskopem pokazać, jak wygląda inna igła, inna wkładka. Szkoda, ale na ten mój gramofon, tak jak Wam opowiadałem w poprzednim materiale, też przyjdzie pora. Reasumując, na pewno bardzo fajną rzeczą jest mikroskop, który przed chwilą mogliście zobaczyć i dzięki niemu możemy oczywiście bardzo szybko zweryfikować optycznie, jaki jest stan igły, po to, żeby nie zniszczyć sobie naszej płyty testowej, bądź mówiąc krótko, płyt, które byśmy chcieli odtwarzać. Obiecałem sobie, że dzisiejszy materiał będzie maksymalnie krótki, na ile jest to możliwe w moim wykonaniu. Jak zawsze na koniec gorąca do Was prośba. Wiem już zatem o tym, iż muszę poszukać albo igły kompletnej, albo igły z wkładką. No i tutaj przeszukując portale, nazwijmy to internetowe, okazuje się, że igły MF100 są wciąż dostępne. Zarówno w oryginale, jak i w tak zwanym zamienniku. Zamienników mamy co najmniej dwa rodzaje. Jeden tańszy, drugi trochę droższy. Ale niestety jest dosyć dużo negatywnych opinii o tych zamiennikach. One kosztują w granicach 80 zł. Te droższe są dwa razy droższe, ale mają same pozytywne opinie. I teraz, biorąc pod uwagę cenę tego gramofonu, jego wartość, no chyba szukanie tej droższej igły nie ma sensu, choć oczywiście to będzie decyzja klienta. Z mojej strony prośba do Was, jeśli ktoś ma oryginalną, nieużywaną igłę MF100, to bardzo chętnie bym odkupił, może komuś zalega, no bo niestety, niestety, ale no, ta nie ma szans, żeby została w tym gramofonie. Całe szczęście, że tak jak Wam wspominałem, ten mój tok postępowania z tym gramofonem jest taki, a nie inny. Dzięki czemu potencjalne ryzyko zniszczenia nawet jakiejś, powiedzmy, hałowej i kiepskiej i zajechanej płyty w tym momencie zostało praktycznie wyzerowane. Wiem, że na pewno są dostępne oryginalne igły i one wbrew pozorom mają dosyć, czyli te oryginalne, nazwijmy to te nasze unitrowskie, aczkolwiek ceny czasami są kosmicznie wysokie. Czasami człowiek zastanawia się, czy nie lepiej na przykład wymienić wkładkę na inną, z tańszą igłą, bo może się okazać, że kupno właśnie samej igły oryginalnej będzie droższe niż kupno kompletnej wkładki dosyć dobrej jakości, jakiejś tam zachodniej. Wiem, że pan Bajan, który już nie żyje, nie wiem, czy opowiadałem Wam o nim w poprzednim odcinku, jego, jak to się mówi, spadkobiercy jeszcze w niedzielę chyba przyjeżdżają na wolumen. Problem jest taki, że mamy koniec roku, za chwilę święta. Część sprzedawców nie przyjedzie, z kolei na początku stycznia będą jakieś tam remanenty i też część ludzi pewnie się nie pojawi.
a nie chciałbym, żeby taka prozaiczna rzecz jak głupia igła do gramofonu znowu wydłużyła ten czas, kiedy ten sprzęt stoi u mnie i czeka na ciąg dalszy naprawy. Podsumowując, jeśli ktoś ma na zbyciu w rozsądnych pieniądzach, to pod każdym filmem jest adres mailowy do mnie. Zastanawiam się, czy ten materiał nie będzie jednym z ostatnich materiałów, chociaż nie ukrywam, o tym gramofonie oczywiście, choć nie ukrywam, że chciałbym Wam nakręcić materiał, w którym nowa igła i ponownie skalibrowana wkładka, sprawdzone wszystkie parametry, jeśli chodzi o, powiedzmy jeszcze raz, siłę nacisku ramienia itd., itd. Już nie będę się powtarzał. Chciałbym zdobyć płytę testową, na której będzie jakaś częstotliwość, jakiś przebieg sinusoidalny, żeby można było sobie na oscyloskopie zobaczyć, jak te przebiegi z tego gramofonu z konkretną już sprawną igłą wyglądają, żeby mieć pewność, że na pewno gramofon po tym, co wykonałem, działa tak, jak działać powinien. I tym stwierdzeniem będę się z Wami powoli żegnał. Zobaczymy, być może jeszcze coś uda się nakręcić, ale tak jak Wam już wielokrotnie wspominałem, sprzęt jest u mnie i tak zbyt długo. I pora szczęśliwie zmierzać do celu. Bardzo Wam dziękuję. Do kolejnych materiałów. Cześć, trzymajcie się. Pozdrawiam.